Francja, Włochy i Niemcy popierają natychmiastowe przyznanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. Wizyta trzech przywódców, więcej dlatego, że władze Rumunii dzisiaj także pojawiły się w Kijowie. I oczy całego świata znów zwrócone na Kijów, ale już z pytaniem, czy to jest zwrot w tej polityce, czy w takim razie już Putina można upokarzać? Czy jednak nie? Bo przed chwilą były zupełnie inne deklaracje. No i kiedy dostawy broni? Kiedy konkret jeszcze większy? Debata dnia. Agnieszka Gozdera w studiu ze mną. Ukraiński dziennikarz, aktywista Żenia Klimakin. Dobry wieczór. I publicysta Grzegorz Lindenberg, autor książki m.in. Ludzkość poprawiana. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Też panowie dzisiaj zobaczyli skutki tego, co Rosjanie zrobili w Irpieniu między innymi. Zobaczcie państwo krótki materiał. Tym samochodem jechała matka z dwojgiem dzieci. Nie przeżyli. Dokonano tutaj masakry. Widzieliśmy ślady zbrodni wojennych. Będziemy współpracować podczas śledztwa w tej sprawie. Musimy o tym pamiętać. Rosja prowadzi tę wojnę nie zważając na ludzkie życie i trzeba położyć temu kres. Odbudujemy wszystko. Zniszczone są żłobki, place zabaw. Wszystko to zostanie odbudowane. W czwartym miesiącu wojny ci panowie ustalili wspólną agendę i udali się do Kijowa. To rzeczywiście w relacjach Unii z Ukrainą jest bardzo cenne. Przecież wiele głów państw i rządów było tam praktycznie zaraz po dokonaniu tej agresji. Nadal czekamy na dalsze wsparcie, jeśli chodzi o ciężką broń. Im więcej broni dostaniemy, tym szybciej wyzwolimy nasze ziemie. Nie możemy dopuścić do tego, żeby ta wojna rozlała się dalej i wspieramy Ukrainę. Takie wsparcie jest ciągłe, jest trwałe. Nie mamy za dużo broni i nigdy nie jesteśmy wystarczająco szybcy. Ale chcę podkreślić, że poruszymy niebo i ziemię, żeby Ukraińcy dostali zdolności, których potrzebują. Żenia, jak ty jako Ukrainiec patrzyłeś dzisiaj na tę wizytę? Czy ty widzisz to w ogóle jako jakiś taki przewrót kopernikański, zmianę w tej retoryce najważniejszych państw, największych Unii Europejskiej, jeśli przed chwilą jeszcze Macron wyzwaniał do Putina? Dzisiaj mówi, ja nie mam tematów, żeby z nim rozmawiać. Jeśli przed chwilą była mowa o tym, że nie wolno upokarzać Putina. Dzisiaj jakoś nie było nagle o tym, a tak naprawdę to on nas wszystkich upokarza i Putin nas wszystkich zabije. Ukraińców, każdego, kto pojawi się na drodze. Że ma wyjść twarz. Z tego, tak? Więc no, co się stało tak naprawdę? Smutne to było słuchanie tego wcześniej o tym, że ktoś martwi się o tym, jak będzie wyglądał, jak wygląda los Putina i żeby zachował on twarz w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z ludobójstwem, prawda? Nie uważam, że dzisiaj nastąpił jakiś przełom, natomiast od osób, które były w tych miejscach zbrodni, wiem, że to sprawia ogromne wrażenie, że na takim poziomie ludzkim osoba, która zobaczy to wszystko, jedna sprawa, kiedy na zdjęciach, jedna rzecz, kiedy to są nagrania, a inaczej, kiedy ty widzisz, masz do czynienia z ludźmi, którzy są ofiarami tego wszystkiego, to jednak działa. Bo wszyscy się zastanawiali, czy to będzie tak, że oni pojadą i oficjalnie właśnie ogłoszą to, co ogłosili, że status jak najszybciej kandydacki, a po cichu będą namawiać Zełenskiego, żeby zdecydował się oddać jakąś część terytorium, żeby zakończyć tę wojnę. Tak, Zełenski może oddać Alzację, może oddać Bari, może oddać... Proszę bardzo, panowie, bierzcie, oddajcie... Dogadujcie się z Putinem przez telefon, na żywo, jakkolwiek. Natomiast całe szczęście u Ukraińców teraz między innymi polega na tym, że Zełenski jest stanowczy i nie będzie dyskutował na ten temat. Mówi o tym, powtarza wielokrotnie, że punktem wyjściowym rozmowy z Moskwą, z Kremlem, z Putinem powinno być to, że Rosja wraca do swoich pozycji sprzed 24 lutego. I to zostaje bez zmian i jestem przekonany, że tak to zostanie i nikt go nie przekona, jeżeli ktoś nie rozumie tego, no to będzie w kółko powtarzał po prostu to samo, że Ukraina nie zamierza nic oddawać. A nawet, kiedy spójrzmy, proszę, okupowany Cherson, miasto, w którym mieszka prawie 300 tysięcy ludzi, 300 tysięcy osób, w momencie, kiedy Rosja zaczęła wydawać paszporty swoje, no to zgłosiło się po te paszporty rosyjskie kilkadziesiąt osób. Rozmawiałem z osobami z Chersonia, mówią, no oczywiście są osoby, które tam marzą jeszcze, zwłaszcza to są osoby starsze, jeszcze skojarzenia, Związek Radziecki i tak dalej, ale mówią, góra to będzie kilkaset. W mieście, który... Tak. 300-tysięczne więc miasto. O jakiej Rosji możemy mówić, o jakim oddaniu terenów? Dobrze. Nawet nie ma o czym rozmawiać. To kiedy oni, Grzegorz Lindenberg, to kiedy oni są szczerzy? Macron,
i Scholz i kiedy mówią, że Putin ma wyjść z twarzą, czy kiedy mówią, że to co dzisiaj, że jak najszybciej, że wsparcie, że jedność, że integralność. Kiedy? Ja myślę, że w obu przypadkach, ale ja czytałem to, co dzisiaj było podawane przez agencję i nie wydaje mi się, żeby oni powiedzieli, że są za jak najszybszym przyjęciem Ukrainy do Unii. Oni powiedzieli, z tego co ja rozumiem, coś, co jest absolutną prawdą, że w przyszłym tygodniu będzie dyskusja na temat przyznania Ukrainie statusu kandydackiego do Unii. I to jest oczywiście, że taka dyskusja miała się odbyć, to nie jest żaden news. I że oni będą to popierać. Jakoś można było z tego odczytać, ale to nie znaczy, że Ukrainie ten status kandydacki zostanie przyznany, chociaż ja uważam, że absolutnie powinien i myślę, że duża szansa na to jest. Natomiast ja się z panem zgadzam, to znaczy ja myślę, że trzeba patrzeć na sytuację, na poglądy, na zachowania polityków dynamicznie. To znaczy to, co Macron uważał tydzień temu i to, co uważa dzisiaj po wizycie, kiedy zobaczył naocznie, na czym polega wojna, pierwszy raz w życiu. To mogą być dwie różne kompletnie rzeczy. I czy to go dzisiaj zmieniło? To, co ja myślę, że tak. Czy on grał przed kamerami? Myślę, że nie grał przed kamerami. Pytanie, czy go to zmieniło na dłużej, czy go to zmieniło na 24 godziny. Tego nie wiemy. Ale nie wszystkich zmienia. To znaczy Scholz kłamał po prostu w żywe oczy, twierdząc, że od marca Niemcy systematycznie dostarczają Ukrainie broni, nadal będą dostarczać. Znaczy wiadomo, że Niemcy żadnej ciężkiej broni na razie nie dostarczyli Ukrainie. Mówią, że nie mają. No bo nie mają, albo nie działa, albo oprogramowanie jest nieodpowiednie, albo Ukraińcy potrzebują 4 lat, żeby się nauczyć obsługiwać karabin maszynowy i tak dalej. Różne bzdury. Więc jeżeli on kłamie w żywe oczy w takiej sprawie, to ja nie myślę, żeby on zmienił poglądy. Rzeczywiście jest tak, tak jak pan mówi, tak, że kłamie w żywe oczy. No, czy Ukraina od Niemiec nie dostała żadnej ciężkiej broni. Ja pamiętam jego wystąpienie sprzed tygodni, które było określane jako absolutny przewrót w polityce niemieckiej, tej, która po II wojnie nakazała Niemcom rozbrojenie, żeby nigdy więcej już nie zagroziły. Tak? I oni musieli przejść swój czyściec, który oby teraz przeszła Rosja. Ale i właśnie potem nie nastąpiło za bardzo nic, z wyjątkiem kolejnych zapewnień. Tak, dokładnie. Więc są też cyfry, dokładnie. Są też dane. Dokładnie. Spójrzmy na to, jak Niemcy handlują z Federacją Rosyjską. Od stycznia po kwiecień handel zwiększył się o 6 miliardów euro. No tak, bo ropa i gaz podrożały. O 6 miliardów euro. W sytuacji, kiedy my mówimy cały czas o tym, że musimy uniemożliwić Rosji prowadzenie jakichkolwiek wojen na terenie innych krajów, że Rosja tylko biedna jest bezpieczniejsza. No a tu mamy, i wiesz co, byliby szczerzy, gdyby powiedzieli po prostu jedno zdanie. Tak chcemy mieć już z głowy tę Ukrainę i to wszystko. I myślę, że szukają cały czas rozwiązania, jak żeby najmniej za to wszystko zapłacić, ponieść najmniejsze koszty i żeby mieć to wszystko zostało dzisiaj policzone. Die Welt to opublikował. To w ogóle są też dzisiaj dane, że Unia Europejska nadrabia zaległości, jeśli chodzi o pomoc, 27 miliardów euro. I że owszem, w tych liczbach bezwzględnych to Niemcy są na trzecim miejscu, ale jak policzyć to wobec siły gospodarczej danych krajów, to są daleko, daleko, daleko. I wtedy na przykład okazuje się, że maleńka Litwa przeznacza Ukrainie środki, które stanowią 0,5% jej PKB. Polska 0,6%, Łotwa 0,8%, Estonia prawie 1%, maleńka Estonia, a Niemcy w tym miejscu zajmują w tym zestawieniu miejsce 13. dopiero, ale przecież Scholz znowu dzisiaj powtarzał, że oni bardzo, mówiąc o tych liczbach bezwzględnych, że pomagają. Ale i tak ta wizyta to jest mały krok do przodu. Może nie mały, to się okaże po jakimś czasie, ale znów powtórzę, że to, że zobaczyli, to, że tam byli, bardzo... Inaczej zapytam, a po co oni tak naprawdę dzisiaj pojechali? Ja myślę, że pojechali po dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby się zorientować, czy mogą przyjąć, znaczy, czy mogą głosować za przyznaniem Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. Nie wiedzieli tego bez tej wizyty? Nie wiedzieli. Dlaczego? Ja myślę, że znaczy nie byli zdecydowani, myślę. To się wiąże, znaczy przyznanie tego statusu Ukrainie, a nie przyznanie innym krajom, które od dawna chcą ten status, wiąże się z różnymi aferami. Ale myślę, że nie byli i myślę,
myślę, że chcieli na ten temat z Zeleńskim porozmawiać. To jest jedna rzecz. Druga, myślę, że chcieli porozmawiać bezpośrednio na temat tego, jakie są szanse, czy jakie są warunki stawiane przez Zeleńskiego ewentualnym negocjacjom z Rosją. Czyli chcieli go trochę zmiękczyć? Wybadać. Ja myślę, że chcieli się dowiedzieć. Mhm. Dlatego, że myślę, że sami mają na ten temat niejasność. W bezpośredniej rozmowie to można wyjaśnić. Chcę jedną rzecz podkreślić. My nie wiemy, o czym oni naprawdę rozmawiali, nie wiemy, z czym z tych rozmów wyszli, nie wiemy, co im Zeleński powiedział i nie wiemy, co oni Zeleńskiemu obiecali. Wiemy, co oni mówią publicznie, ale to nie znaczy, że najważniejsze rzeczy są mówione publicznie. No. Tak, ja dlatego o tym powiedziałam, że wszyscy tam węszyli jakiś podstęp w tej wizycie. Nie, ja nie węszę podstępu. Myślę, że też politycznie chcieli dostać punkty w kraju, dlatego że oni od początku nie byli, a prawie wszyscy inni przywódcy byli. No, nasz minister Rau to powiedział, że ojej, w czwartym miesiącu panowie się ogarnęli, uzgodnili tak, przekaz i pojechali. Tak, ale to, że te trzy kraje, które stanowią, nie wiem, 2/3 czy 3/4 gospodarki Unii Europejskiej w tej chwili i pewnie poza Stanami Zjednoczonymi 2/3 sił zbrojnych NATO, że oni pojechali to nie jest wizyta czysto kurtuazyjna. I to, że oni tam siedzą cały dzień, to nie chodzi tylko o to, żeby oni obejrzeli, jak wyglądają ruiny i bombardowanie rosyjskie. To, co pan mówi, potwierdza w jakimś sensie post, który napisał minister spraw zagranicznych Ukrainy Kuleba po tej wizycie. Tam jest takie on napisał, że... Siedzi z miną kwaśną dosyć. Ale napisał, że w kwestii Ukrainy jako kandydata do Unii Europejskiej jesteśmy bliżej niż byliśmy wcześniej. W kwestii broni, która w obecnej sytuacji dla Ukrainy jest najważniejsza. Ważniejszej kwestii po prostu nie ma. Prezydent powiedział, goście usłyszeli pozycję prezydenta. Nie, Macron po wizycie powiedział, że Francja dostarczy kolejnych haubic. A dostarczała, już nie pamiętam, ale sporo tych haubic dostarczyła, więc to jest bardzo, to jest jakiś konkret. Ale ja nie wiem, patrząc na dzisiaj, ja nie wiem, czy naprawdę deklaracja, że dostarczonych zostanie więcej broni, jest dla Ukrainy i Ukraińców ważniejsza niż to, że w przyszłym tygodniu się dowiedzą, że Ukraina kandyduje do Unii Europejskiej. Mi się wydaje, że to politycznie dla Ukrainy, jakby moralnie dla Ukraińców. Chyba dwa wymiary, prawda? Że to jest coś tak potężnego, że tak chcemy was w Europie. To jest bardzo istotne, bo ta walka o tą Unię toczy się od 2013 roku, kiedy zaczął się Majdan, 14, kiedy Majdan wygrał. Przecież nie mamy przykładu innego państwa w Unii Europejskiej, obywatele którego umieraliby pod flagami Unii Europejskiej. I to jest ciągły proces, za to, który trwa już od wielu lat, kiedy Ukraińcy są zabijani, mordowani, umierają za swoje europejskie aspiracje, za wartości. I w tym czasie Miedwiediew pisze: europejscy wielbiciele żab, pasztetowej i spaghetti uwielbiają odwiedzać Kijów. Nie zbliży to jednak Ukrainy do pokoju, a zegar tyka. I jak tu zachowywać twarze osób, które twarzy nie mają po prostu? Miedwiediew to jest taki nikt. To nie jest taki trochę troll internetowy w tej chwili? To jest nikt po prostu, kompletnie. Taki, nie wiem, jak kiedyś był Żyrnowski, to znaczy taki, który uwielbia być w mediach i być kontrowersyjny i tak dalej. Natomiast chcę jedną rzecz powiedzieć wyraźnie też, bo to jest trochę mylone. To, że Ukraina dostanie status kandydata do Unii, mam nadzieję i bym się modlił, to nie znaczy, że Ukraina w ciągu następnych 10 lat zostanie przyjęta do Unii Europejskiej. Ukraińcy zdają sobie z tego sprawę. Polsce zajęło to ponad 10 lat, prawda? Turcja ma status kandydata do Unii Europejskiej. Negocjacje toczą się od 40 czy 50 lat. Natomiast samo to jest gest polityczny, to jest gest moralny, który ma, czy może
Ukraińców podnieść na duchu i przy okazji wkurzyć Putina oczywiście, dlatego no, że... Tak, że... Czy kogokolwiek, kto go zastąpi, bo też o stanie Putina się ostatnio pisze dużo, ale pytanie też, na ile to jest znów gra obliczona na jakąś reakcję Zachodu, to, że on ma się gdzieś tam stać, trząść... Ewentualnie trząsł, widziałem film, rzeczywiście nogi mu się trzęsły, nie wiadomo z jakiego powodu, ale... No pewnie nie ze strachu jednak, Nie. Ale słuchajcie, on już umiera po prostu od wielu lat. Te publikacje nie są żadnym newsem o tym, że on gorzej się poczuł, że coś tam, raka ma, nogi się trzęsą, tak, ręce się trzęsą. Przez chwilę się pojawiła też taka wizja, że dlatego jest ta wojna, że on umiera i chce zdążyć przed śmiercią załatwić pewne sprawy. Ja teraz nie chcę znowu. To by nie chcę, żeby to były plotki, tylko oczywiście no coś jest na rzeczy z jego zdrowiem, bo to widać gołym okiem po prostu. Dziesiątki milionów osób marzą o tym, żeby to w końcu nastąpiło. Natomiast wydaje mi się, że nawet ewentualna śmierć Putina nie rozwiązuje problemu Ukrainy i całego świata cywilizowanego, ponieważ tam są mnóstwo klonów tego Putina, służby specjalne, czekiści, którzy po prostu przez dziesięciolecia oni okupowali władzę i co jest najgorsze, społeczeństwo rosyjskie, które popiera to wszystko. Dobrze, a jak dzisiaj Ukraińcy patrzą w stronę zachodnią, to my wiemy, że między naszymi krajami zawiązała się taka więź, jakiej chyba no, trudno sobie wyobrazić, żeby coś to rozbiło. A jak patrzą właśnie w tej chwili na Niemców, na Francuzów? Czy też patrzą jako na tych, którzy no, jednak gwarantują to wejście do Unii, to zbliżenie Kilka do Unii? Kilka razy słyszałem takie zdanie, że gdyby inne kraje Unii Europejskiej popierały Ukrainę tak, jak to robi Polska, to wojna by się już skończyła. Tyle na temat. Gdyby też, ja też myślę, że położenie nasze sprawia, że my to lepiej rozumiemy po prostu. My to znacznie lepiej rozumiemy, bo zanim Rosjanie wprawdzie byli we Francji, ale było to 207 lat temu, kiedy weszli do Paryża, więc nie, przepraszam, nawet 209 lat temu chyba. Więc Francuzi mają to gdzieś w głowie, ale nie czują tego tak jak Polacy, gdzie Rosjanie weszli 70 parę lat temu. Ja myślę, że zupełnie inaczej postrzegamy Rosję my, zupełnie inaczej postrzega Rosję Francja i Niemcy, że się czują jednak dużo bardziej bezpieczne niż Polska. Między innymi dlatego też, że jak się myśli, że Rosja chce odzyskać swoją strefę wpływów z okresu Związku Radzieckiego, no to Niemcy ewentualnie oddadzą wschodnie Niemcy, których i tak specjalnie nie lubią i mają z nimi nieustannie kłopot. Więc Niemcy wschodni byliby, zdaje się, bardzo za, bo tam z badań wynika, że jest niesłychany silny sentyment do DDR-u. Trochę żartuję, ale znaczy, to jest zupełnie inne poczucie na pewno, więc z innej pozycji w ogóle oni patrzą na Rosję. Spoglądam na to, co napisał prezydent Andrzej Duda o tym, że na Twitterze, o tym, że wizyta prezydentów Macrona i Johannisa oraz kanclerza Scholza i premiera Dragiego w Kijowie to bardzo dobry sygnał przed głosowaniem nad statusem kandydata do Unii Europejskiej dla Ukrainy. Dziękuję, pisze Andrzej Duda. Wizyta w Irpieniu bardzo ważna. Widać tam, jak totalna i brutalna jest rosyjska agresja. A jeszcze w takim razie dopytam, bo rozumiem, że punkty tej wizyty są ustalone w porozumieniu, ale no, tam nie ma żadnych przypadków i że tam, przepraszam, zawieziono panów chyba po to, żeby oni być może co zrozumieli lepiej po prostu, tak? Co się wydarzyło. Myślę, że to też propozycja, nie mogli odmówić. Nie, no oczywiście. Że po prostu postawiono ich tak. Wizyta w takim i że powiedzieli, że nie chcemy zobaczyć Buczy, Irpienia, jedziemy gdzie? A co innego widzieć przekazy czy korespondencje? Co innego pojechać i na przykład stanąć przy grobie masowym? Marzę, wiesz, jeszcze o jednej rzeczy, żeby oni mieli kilka spotkań z osobami, które my tu mamy w Polsce, z Ukrainkami, które, nie wiem, spotkałem w Łodzi kobietę, która z Mariupola wyszła rano na spacer z psem, w domu pozostał drugi pies i mąż i widziała, jak rosyjski czołg strzelił w jej blok i została po prostu z pieskiem, przyjechała tu do Łodzi. Albo panią, która z Buczy tu przyjechała bez torebki, nawet w sweterku i butach, też dom straciła, męża i wszystko. Z taką dziewczyną na konferencji prasowej spotkał się Boris Johnson, tu w Warszawie.
I zastanawiam się też, na ile właśnie takie spotkania zmieniają polityków, bo z jakiegoś powodu, i ja mówię o Borisie Johnsonie nieprzypadkowo, z jakiegoś powodu mamy poczucie, i to widać, i to jest też wymierne, on lepiej rozumie, bo mówimy, że daleko może gorzej, ale przecież jednak Londyn, Paryż, odległość podobna. I dlaczego Boris Johnson lepiej rozumie te kwestie niż Emmanuel Macron? Nie mam pojęcia, znaczy, ale zawsze polityka Wielkiej Brytanii i Francji w stosunku jeszcze do Związku Radzieckiego nawet była trochę inna. Znaczy, Wielka Brytania zawsze była krajem, no jednym z krajów, na których NATO się opierało i w ogóle nie było żadnej wątpliwości, że jest on ostro antyradziecka. Natomiast Francja wystąpiła chyba w 1967 roku ze struktur wojskowych NATO przecież. Oni weszli jakby z powrotem do NATO, by byli politycznie, ale nie byli wojskowo. Weszli do NATO chyba, nie wiem, 20 lat temu z powrotem, bo oni mieli własną siłę atomową i uważali, że oni się sami będą przeciwstawiać. Także oni byli zawsze, rozgrywali swoją własną grę. Jak to dzisiaj jest, nie potrafię powiedzieć. Ale jedna rzecz mi przyszła do głowy, znaczy, że nie wyobrażam, niezależnie od tego, co oni mówią dzisiaj, czy co tam mówili po tym spotkaniu, ja sobie kompletnie nie wyobrażam, że oni tydzień po pobycie na Ukrainie, rozmowach i obejrzeniu tego irpienia, że oni będą za tydzień głosować nie, żeby nie przyjmować Ukrainy. Ale oni złożyli dzisiaj dość ciasną deklarację. Ale tam jest koń trojański, Węgry na przykład, tak, które wiemy. Ty się obawiasz, co zrobią Węgry? Czy Węgry powiedzą, że nie? Tak, ale jest takie prawdopodobieństwo rzeczywiście, że to nie będzie jednogłośne? Mam nadzieję, że są argumenty w Unii Europejskiej, żeby Orbana przekonać. Mhm. Na to liczymy. To, że on z własnej woli i z dobrych chęci powie tak, Ukrainie niech będzie kandydatem w Unii. Bo głosował ostatecznie za sankcjami. Ostatecznie przekonano go do sankcji. I czy teraz jego szpagat będzie musiał być jeszcze bardziej bolesny? Ten przyszłotygodniowy, kiedy będzie musiał podjąć decyzję, jak głosować w sprawie Ukrainy. On głosował za sankcjami, ale nie za najważniejszymi dla niego sankcjami, to znaczy wstrzymaniem importu ropy rosyjskiej, dzięki czemu będzie przez nie wiadomo ile lat, bo nie ma limitu, otrzymywał tańszą rosyjską ropę, której produkty będzie mógł następnie sprzedawać po cenach albo na zachód, albo u siebie, po cenach takich, jak normalnie kosztuje. Dzisiaj liczyłem, że że w ciągu roku państwo węgierskie będzie na tym zarabiać 600 milionów dolarów. Na różnicy cen między ropą rosyjską a ten i sprzedażą po odpowiednich cenach. Także on na tych sankcjach nieźle wychodzi. Więc ja podejrzewam, że on powie nie po to, żeby coś dodatkowo ugrać. Na przykład kupa pieniędzy czeka, jest taka kupka pieniędzy, tam jest kilkanaście miliardów euro, które czekają z tego Europejskiego Funduszu Post-Covidowego, których Węgry nie dostają, ponieważ przestały być krajem demokratycznym. Ale to też nie jest zły scenariusz, kiedy on sprzedaje, jak o nim ukraińska pisze pracodawcę. Jeżeli się uda go przekupić. Tak. Jeżeli uda się go przekupić, to ja jestem za, to znaczy tak. W tej to sytuacji. Kupmy go, jesteście panowie za tym, żeby kupić Orbana i żeby zdradził pracodawcę swojego na Kremlu. Tak. Jakkolwiek by tutaj państwo się dziwili, że tak wprost, może cynicznie, no ale... Jak inaczej? Mamy oczy otwarte, widzimy, tak, co się dzieje. W tej chwili nie ma ważniejszej sprawy w Europie niż pokonanie Putina, niż umożliwienie Ukrainie pokonania Putina. I to jest warte tej ceny. I to jest warte każdej niemal ceny, po prostu. Ja chcę jeszcze zapytać, bo jak już wspomniałam tego Borisa Johnsona i w ogóle jego jednak spacer z Zełenskim po Kijowie był kompletnie inny niż to, co dzisiaj panowie. Też sztywno pod krawatami wyszedł do nich Zełenski w tym t-shircie swoim polowym i to też wszyscy patrzyli. No, ale Macron w t-shircie. Nie, on się na jednym zdjęciu trochę upodobnił do Zełenskiego. Tak, jak była kampania i był i miał na sobie taką bluzę, więc wszyscy się wtedy trochę z tego... Tak. Ale kiedy są, pojawiają się pomysły i znów. Czy to nie obraża, czy albo czy nie uraża jakoś Ukrainy, kiedy się pchają w Unię kolejną, ta Unia z Polską, właśnie z Wielką Brytanią, czy jak sobie Stany Zjednoczone wyobrażają jeszcze z państwami bałtyckimi? O co tutaj w ogóle chodzi? Czy wy chcecie być w innej Unii niż Unia Europejska i budować inne sojusze? Bo braterstwo i siostrzeństwo to jest jedno, ale... Tu jest stanowisko jednoznaczne, jeżeli ta tak zwana nowa Unia jest alternatywą,
albo czymś, co zamian aspiracji do Unii Europejskiej, to oczywiście, że nie. Ja prześledziłem sprawę pomysłu Borisa Johnsona. I z Ukrainą to nie przejdzie. Ale o tym też powiedział sekretarz Waszej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Oleksiej Danilow. Jak najszybsze utworzenie sojuszu Wielka Brytania, Polska, Ukraina. Ja sobie doczytałam, że chodzi o blok państw, które chcą być suwerenne w tej Unii, znaczy no nie w Unii, bo Wielka Brytania wyszła, liberalnych w gospodarce i zdeterminowanych do przeciwdziałania polityce Rosji. Jako trochę... dodatkowe nie jako alternatywa. Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej, więc ona musi też rozgrywać swoją grę jakąś, jeżeli chce się liczyć w polityce. To jest jedna rzecz. Druga, Wielka Brytania jest w tej chwili w konflikcie z Unią Europejską, jeżeli chodzi o Irlandię Północną. O co w tym chodzi, nie jestem w stanie zrozumieć, więc nawet nie próbuję. Te 1,5 miliona ludzi, które tam mieszkają i które może spowodować konflikt Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, jedna z najgłupszych rzeczy na świecie. Ale ja prześledziłem to, znaczy w ogóle nie wiadomo, o co chodzi tutaj. Znaczy, są doniesienia Corriere della Sera, które są przepisane żywcem przez Rzeczpospolitą. Następnie z Rzeczpospolitej są cytowane na Twitterze. W Corriere della Sera powołuje się na jedno anonimowe źródło w brytyjskim rządzie, że podobno, bo Johnson rozmawiał o tego typu Unii w Zeleńskim, kiedy był w kwietniu, a następnie nie ma tam ani jednego szczegółu konkretnego. Dobrze, ale jeżeli wypalają się takie struktury jak Trójkąt Weimarski albo Grupa Wyszehradzka, to może nie głupim byłoby utworzenie jakiegoś sojuszu państw, które właśnie świetnie rozumieją, czym jest Rosja, kim jest Putin i jakie zło potrafią stworzyć, i żeby taki sojusz... To nawet patrząc na obrazek... Że to się po prostu nie rysuje w sposób naturalny tutaj. Oczywiście, to nawet patrząc na nagranie widać, jak inny jest poziom relacji pomiędzy nimi. Kiedy sztywnie ze zdjęciami... Więc ja nie mówię o tym, żebyśmy tworzyli Unię, tak jak Unia mamy w historii Polski i w historii, nie wiem, Litwy na przykład, tak, tego typu sojusze, bo to nie musi tak wyglądać, ale jeśli zawiązały się takie porozumienia, jeśli Zełenski mówi, że w zasadzie między naszymi krajami no prawie nie ma granicy, przecież wiadomo, że jest, ale jest to powiedziane w innym sensie, to dlaczego tego nie rozwinąć po to, żeby tłumaczyć reszcie Europy, o co tutaj chodzi? Ja jestem jak najbardziej za. Znaczy, ja jestem jak najbardziej za wszelkimi formami ponadpaństwowymi, które będą Ukrainę wspierały, które będą antyrosyjskie. Nie bardzo wierzę, że jest jakiś konkret w tej chwili zaprezentowany przez... Może to od nas tutaj zależy, żeby taki konkret powstał. Nie mówię, że od nas w tym studiu, ale od tej części świata. No, ja proponowałem inny konkret, ale w internecie zostałem odsądzony. Znaczy, najprostszy sposób, to jest takiego dowcipu trochę z dawnych czasów. Komunistycznych jeszcze, mi przyszło do głowy, że najprostszy sposób, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej i do NATO, jest stworzenie federacji z Polską. Rzucamy myśl w każdym razie. Ale podobno Ukraińcy by się nie zgodzili na to, bo... Mają tak w tej chwili, tak? Macie takie poczucie... Państwowości. Nie skomentuję tego. Zakończmy to żartem w takim razie. Żenia Klimakin, wystarczy to, że Polska jest najlepszym sąsiadem. Nie psujmy tego. Tak. Dziękuję bardzo, panowie. Ja tylko zaproszę na kolejną część, bo to będzie się wiązało z tym, o czym mówimy. Putin szantażuje po prostu głodem sporą część świata. Ja chcę rozmawiać za chwilę o cenach jedzenia, o tym, że tutaj Biden chce budować przy granicy silosy, które będą magazynować to zboże. Jak to zrobić, żeby państwo też nie zbankrutowali, kupując takie podstawowe produkty do życia? Jak dostarczyć to zboże? Mamy inny rozstaw torów. Tu wchodzą nagle tak praktyczne rzeczy. Będzie Michał Kołodziejczak z Agrouni, Piotr Ikonowicz. Za moment o tym będziemy rozmawiać. Bardzo dziękuję za tę część debaty dnia. Nie przegap okazji! Bo w Castoramie rabaty nawet do 50%. Na ponad 100 hitów sprzedażowych. Jak grill. 200 zł taniej. Markiza. 300 zł mniej. Czy meble. Aż 1450 zł taniej. Oszczędzaj w sklepach i na castorama.pl. Bo w Media Expert
Laptopy Huawei już za 37 zł miesięcznie? Tak, w Media Expert. Dostosuj cenę do swoich potrzeb i sam decyduj, ile płacisz. W elastycznych latach 0% laptopy już za 37 zł miesięcznie. Na przykład lekki i smukły laptop Huawei MateBook D15. Procesor Intel Core i5, system Windows 11. Teraz w latach 0% już za niecałe 45 zł miesięcznie. Bo w Media Expert taniej masz. Wdech. Wydech. Głowa prosto. Ramiona do tyłu. Tutaj otacza cię cisza. Tu czujesz, co znaczy harmonia. Nowy Citroen C5X. Plug-in hybrid. Sukienka z przypadku, ale prąd z usługami serwisantów z Taurona. Fotowoltaika? Oczywiście, z Taurona. I ogrzewanie z Taurona. Nie z przypadku. Wybierz pewność i bezpieczeństwo. Sprawdź na tauron.pl/pewna oferta. Od tajemnic magii. Po magię bez tajemnic. Od superbohaterów. Do bohaterów skandali. Disney Plus. O, będzie mizeria. A skąd wiesz, co zrobić, żeby była taka pyszna? Od twojej mamy. To ona przekonała mnie, że podstawą jest najsmaczniejszy jogurt. Primo. Pokazała mi, że najlepsze ogórki nie wyglądają idealnie. Świeży kopelek pachnie ogrodem, a dojrzałe cytryny łatwo wycisnąć jedną ręką. No i ten idealnie kremowy jogurt. Nasza mizeria smakuje primo. Cud primo. Smakuje primo. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, nabierasz wiatru w żagle i odkrywasz swoje pasje na nowo. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 170 milionów złotych. Eurojackpot. Doświadczaj więcej. UPC przeszło do Play. Najszybszy internet w Polsce dołączył do największej sieci komórkowej w Polsce. Teraz łącząc nasze usługi można zyskać nawet 2 lata za darmo, bo w Play płacisz mniej. Play. Już, 1 gigabit na sekundę. Ale kosmos. Aha, internet światłowodowy od UPC? Jest. A do tego w salonie Play otrzymacie za darmo nawet na 2 lata abonament komórkowy z 60 gigabajtami. 2 lata za darmo? Tak, 2 lata za darmo. No mówiłem, że kosmos. UPC przeszło do Play. Teraz po raz pierwszy w Polsce dla klientów UPC abonament z 60 gigabajtami nawet przez 2 lata za darmo. Bo w Play płacisz mniej. Play. Z lokatą mobilną twoje pieniądze nabierają mocy. W aplikacji Santander Mobile masz teraz moc oszczędzania na 5%. Otwórz konto Santander Bank Polska. Halności łapaczka! Panowski. Dasz się łapie Harnasia. Ty też złap Harnasia. Sprawdź pod kapslem i wygraj. Miliony piw do złapania. Lubię używać Vinted razem z rodziną. Dzieciaki zbierają zabawki i ubrania, których już nie potrzebują, a potem wspólnie wystawiamy je przez aplikację. Pobierz Vinted. A ty masz już wakacje? Ja jeszcze nie, ale na Allegro wszystko na wakacje mają. Wszystko na wakacje? Na Allegro mają. I tysiące produktów na udany wyjazd w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Spróbuj pysznej i orzeźwiającej Lipton Ice Tea i ugaś nią swoje pragnienie. Sprawdź nowość. Lipton Zero. Zero cukru, 100% smaku. Lipton Ice Tea. Dziel się słońce. Alergia? Wygrywaj z nią. Allegra działa szybko, już po jednej godzinie. Wystarczy jedna tabletka na cały dzień i noc. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Promocji farba lateksowa Becker's Designer Color 2,5 litra oraz kwietnik Caro Eco firmy Lamela. Mrówka, przyjaciółka twojego domu. W Vivus.pl klikasz i pożyczasz. Nawet 3000. RRSO 0%.
Dr. Smile. Niewidoczny aparat nakładkowy sprawi, że twoje zęby staną się prostsze. Już od 153 zł miesięcznie. Średnio w zaledwie 4 do 9 miesięcy. Już teraz umów się na bezpłatne konsultacje na drsmile.pl. Wiele rzeczy może się zdarzyć w podróży, dlatego warto się do niej dobrze przygotować. Z ubezpieczeniem PZU Voyager w razie nieprzewidzianych zdarzeń otrzymasz pomoc. O moją spokojną podróż dba PZU. Iga Świątek. PZU. Możesz na nas polegać. Poniedziałek. Taki ospały i nerwowy jestem. To nie poniedziałek. To może być niedobór magnezu. A na to jest lek. Magnefar B6 Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dodatkowe środki z funduszy europejskich służą wsparciu projektów w ramach programu Mój Prąd. Program Mój Prąd dofinansowuje zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i ciepła oraz urządzeń do zarządzania energią w domu jednorodzinnym. Wejdź na stronę www.mójprąd.gov.pl i złóż wniosek. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Spot powstał przy współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zwracamy się do Rosji jako członka ONZ, by zgodziła się na eksport zboża ukraińskiego. Flota rosyjska powinna zakończyć blokowanie ukraińskich portów. Musimy zorganizować eksport zboża z Ukrainy, odważnie walczyć z wywołanym przez Rosję problemem. Brutalność rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie niesie globalne konsekwencje, nie tylko w wymiarze cen żywności. Może to spowodować jeszcze więcej cierpienia na całym świecie, zwłaszcza w Afryce. Cieszą mnie wysiłki naszych sojuszników, którzy szukają sposobu na to, by wywieźć zboże z Ukrainy. A ze mną w studiu w tej części debaty dnia Piotr Ikonowicz, Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej. Dobry wieczór. Michał Kołodziejczak, Agrounia. Dobry wieczór. Tak w ogóle patrzę na panów, to powiedziałabym, że tutaj barwy narodowe nam też się ujawniły, bo pan jak zawsze w białej koszuli, pan w czerwonej, a na środku w ogóle pelargonia nam. A na środku pelargonia nam wyrosła. Co się stało? Pani redaktor, w ostatnich dniach zrobiliśmy taką akcję rozdawania 6000 kwiatów, takich kwiatów w Warszawie, bo sklepy odmówiły kupowania polskich produktów właśnie z powodu też wojny na Ukrainie. Ale jak to odmówiły? Po prostu zajęły się sprzedawaniem kwiatów holenderskich. Te z Holandii były wysyłane do Rosji. Kiedy granica Unia Europejska-Rosja została zamknięta, był bardzo duży problem. I Holendrzy prowadzili bardzo agresywną politykę sprzedażową w Polsce. Do supermarketów, do sklepów budowlanych. Tam, gdzie kupujemy też właśnie kwiaty. I okazało się, że one zaczęły zaopatrywać się w 90% właśnie w Holandii i ten jest kupiony w pobliskim sklepie, tutaj 200 metrów. I niektórzy mówią, że cena gra rolę i ona mówi, kto kupuje albo kto sprzedaje. Ten kwiat kosztował 9 zł. Polacy swoje w cenie hurtowej sprzedają 4,50 do 5 zł, więc tutaj cena nie gra żadnej roli, bo 100% przebicia, no to jest jednak bardzo dużo, ale jednak handel dyktuje produkcję. Ale co proszę powiedzieć, że przez wojnę jest tak, że tracą polscy producenci, polscy sprzedawcy? Trudno to pojąć, dlatego że... Nie, no rynek rosyjski to myśmy stracili dziesięciolecia temu. Ale rynek rosyjski to my nie chcemy go tak naprawdę, tak? Problem polega na tym... Ja pokazuję, w ten sposób pokazujemy pewien absurd, że handel, który jest w jakiś sposób zorganizowany, według mnie zły, to o czym mówimy od 3 lat, od 4 lat, ma bardzo duży wpływ na produkcję i to on pokazuje, kto ma produkować, kto będzie produkował. I teraz te zasady gry trochę się pozmieniały, trochę się niektóre kanały handlowe pokorkowały. No i zostaliśmy z niektórymi produktami na aucie. Kwiatów co prawda nie jemy, ale to jest doskonały przykład tego, jak możemy tracić pewną część rynku. I tak samo jest z pomidorami, z ziemniakami czy z mięsem. Pan mówi, że kupują Polacy obce produkty drożej, zamiast kupować polskie taniej. Tak? Nieświadomie, bo ten kwiat nie jest podpisany w taki widoczny sposób, ale jest tutaj na skrzynce napisane, że pochodzi on z Holandii. I my właśnie z powodu...
powodując taką akcję wczoraj w Warszawie, rozdając te kwiaty, co łaska ktoś sobie wrzucał i to trafiły te pieniądze do producenta, chcieliśmy pokazać. Ale czym się kierują te sieci handlowe, że kupują droższy produkt z Holandii, a nie tańszy od polskich producentów? Sieci handlowe mają metę za 2, 3, 5, 10 lat i to jest takie pokazanie nawet krajowym producentom. Zobaczcie, jeżeli nam nie sprzedacie jeszcze taniej, to my sobie przez pół roku albo przez rok będziemy ściągać dane produkty z zagranicy, możemy nawet dopłacić. Ja bym to nawet porównał do pewnej broni. Żeby wygrać wojnę, trzeba nakupić pistoletów, czołgów, innych rzeczy. W tej chwili Putin traktuje jedzenie właśnie tak jako broń, bo chce zagłodzić jakąś część świata, blokując na przykład porty. Tak, pani redaktor. Więc to jest w ogóle, jedzenie stało się w tej chwili bronią. Jedzenie stało się bardzo cenną bronią i ono będzie jeszcze cenniejszą bronią i dziś jest używane jako też element szantażu. Chciałam pana zapytać, jak pan dzisiaj sobie myśli o przyszłości Polaków i o tym, jak właśnie, nie wiem, rośnie inflacja, rosną stopy procentowe. Ja może zacznę od tego, że my trochę jesteśmy w szoku, bo padliśmy ofiarą takiego urzędowego optymizmu, że jest tak znakomicie, że nawet z badań wynika, że większość ankietowanych sądzi, że są klasą średnią. Tymczasem właśnie się ukazał kolejny raport zespołu Piketty'ego, z którego się dowiadujemy, że 50% Polaków posiada majątek w kwocie minus 700 euro. Czyli, że mają więcej długów niż zasobów. Najczęściej występująca płaca, czyli tak zwana dominanta, to jest jakieś 2800 zł. I to jest najczęściej otrzymana płaca. Dzisiaj w dużym mieście utrzymać mieszkanie i rodzinę za to nie sposób. Ojciec ekonomii klasycznej Adam Smith uważał, że za jedną pensję powinno się móc utrzymać czteroosobową rodzinę. Dzisiaj to nie jest możliwe. Polsce. Czyli do klasy średniej daleko, do sukcesu daleko. Mamy jedno z największych rozwarstwień w Europie, jeżeli nie największe. Mówi się, że współczynnik Giniego, czyli stosunek 10% najbogatszych do najbiedniejszych, to jest 0,28 jak w Danii. I to jest oczywiście nieprawda, ponieważ u nas się to robi za pomocą badań ankietowych, gdzie ludzie podają nieprawdę. Natomiast kiedy skorygowano te dane o dane podatkowe, okazało się, że to jest 0,38, to jest poziom Turcji. Mamy olbrzymie rozwarstwienie, coraz, jeżeli chodzi o rozwarstwienie niedochodowe, a majątkowe, wojna będzie 10% najbogatszych Polaków posiada 60% majątku. Jesteśmy już na szarym końcu, to jest gorzej niż w Nigerii pod tym względem. I te trzecioświatowe standardy powodują, że ci na dole nie przetrwają, bo koszty utrzymania dla najbiedniejszych, te energia, mieszkanie, żywność rosną dużo szybciej niż te 14% inflacji. Że to jest jakiś świat, którego nie ma, albo że który jest mniejszy niż pan mówi, bo jest, nie wiem, mnóstwo pięknych samochodów. Ludzie, przed chwilą słyszeliśmy, wykupują wycieczki, które są droższe. Ja wiem. Wie pani, co można przeczytać w mediach? Że Polacy inwestują w mieszkania. Są też tacy. Ja wiem, oni są na pewno Polakami, ale oni należą do 2-3% społeczeństwa, których na to stać. Ostatnio chodzi o to, że tylko 10% Polaków posiada zdolność do kredytów hipotecznych. A proszę zauważyć, jaki wielki obszar w debacie publicznej zajmują raty od kredytów hipotecznych. To znaczy, całe społeczeństwo się interesuje losem 10% najlepiej sytuowanych, którzy w ogóle mogą pomyśleć o kupnie mieszkania na raty, bo to jest 10% społeczeństwa. Natomiast cała reszta jest skazana na wynajem na wolnym rynku, gdzie w tej chwili to jest równowartość jednego wynagrodzenia, w dużych miastach nawet więcej. A z czego żyć? Co jeść? Tak, z czego żyć, a żywność będzie coraz droższa i na to będzie miał... I o tym chcę też rozmawiać. Na to będzie miał też wpływ konflikt ukraińsko-rosyjski, czy bardziej rosyjsko-ukraiński, no bo musimy tutaj mówić w tym kontekście. A bardziej ja bym skupił się też na tym, że takie zachowania chociażby sieci handlowych, czy handlowców, którzy będą używali żywności jako tego elementu szantażu i spekulacji, tak jak już dzieje się to dzisiaj też. Żywność, która nie może trafiać do krajów Afryki, głównie Afryki Północnej czy krajów Bliskiego Wschodu. To, co robi dzisiaj Władimir Putin, czyli zaczyna hamować przepływ żywności po świecie i też Polska jest tutaj bardzo ważnym krajem, który ma bardzo ważną misję do zrobienia, czyli przez terytorium Polski ta żywność powinna przejechać. Powinna przejechać, by ona też to
co zaczęli robić niestety, i tutaj trzeba powiedzieć, spekulanci, cwaniacy, czyli ta żywność zaczyna się też rozpływać po naszym kraju, co nie powinno mieć nigdy miejsca, bo ona musi trafić do krajów tych, które ja wspomniałem, tu Afryka Północna, Bliski Wschód, bo myślę, że takim dalekosiężnym celem Władimira Putina jest wywołanie tam głodu, a później dalszych ruchów, o czym już też my mówiliśmy. A kolejne ruchy będą takie, że będziemy mieli też falę uchodźców. Falę, ale my już ją mamy. Którą, no tak, ale która będzie kolejna, jeśli teraz ludzie będą uciekać przed głodem. Teraz trzeba zobaczyć, że mamy prawie 4 miliony ludzi, którzy tutaj uciekli. Powiedzmy, zostało 3,5. I te magazyny z żywnością, te banki żywności ogłosiły, że już plajta jest. Nie ma ani ziarenka, ryżu czy mąki, nie ma niczego, tak? Czyli ci ludzie kończą się dopłaty do goszczenia Ukraińców. Jest też problem z pomocą dla Ukraińców właśnie. W tym momencie, tak, proszę państwa, ci ludzie są zdani na siebie. Wychodzi na to, o czym mówiła Agrounia od dłuższego czasu, czyli nie pudrujemy problemów, tak jak robią to partie opozycyjne, czy nawet ci, którzy rządzą. Nie pudrujemy, nie przyklejamy plasterka na uciętą głowę. Ale to też nie jest tak, z całym szacunkiem, że wy jesteście jedynymi, którzy, no nie wiem, mają receptę. Tak? Pani redaktor, no. My jako jedyni 4 lata temu mówiliśmy, że w Polsce produkcja żywności musi być utrzymana na wysokim poziomie ja i nie można jej oddać za granicę, bo będziemy mieć do kąta politykę i rozmawiali o sposobach, bo też czytam chociażby o tym, że 23 kraje ograniczają eksport swoich produktów rolnych. Tak? Panika na rynku doprowadzi do dalszych wzrostów cen jeszcze, bo jak czegoś jest mało, no to będzie to coraz droższe. No dobrze, to zadajmy sobie perspektywy, jakie są. Zadajmy sobie fundamentalne pytania. Dlaczego koncern Cargill, praktycznie monopolista na rynku zboża, produkuje nasiona, których nie można wysiać, jednoroczne? Tak? Dlaczego cały rynek żywnościowy jest objęty przez koncerny? One przecież głód w trzecim świecie nie jest nowym zjawiskiem. On się teraz nasila, ale on się nasila właśnie z powodu tych jednorocznych nasion, z powodu tego monopolu, który uniemożliwia rozwój rolnictwa w krajach trzeciego świata, rozwijających się. Jeżeli tam nie będą sadzić i zbierać, tylko będą skazani na pomoc humanitarną w formie zboża. Tak, że głód dotknie nawet 320 milionów ludzi, z czego 40 milionów to będzie efekt właśnie wojny z Ukrainą. No i tak, ale my przez długi czas mówiliśmy, tak jak chociażby w przypadku węgla, że możemy nie wydobywać, możemy ściągać z zagranicy, możemy robić coś innego. A dzisiaj przykład węgla jest kapitalny, jeżeli chodzi o produkcję żywności. Przez lata zmniejszaliśmy nie tylko w Polsce, ale też w Unii Europejskiej produkcję żywności. Bo się nie spodziewaliśmy wojny. Pani redaktor, polityka, która... Nie, ja się nie zgodzę. Polityka, która nie zakłada kryzysów, która ich nie przewiduje, to jest zła polityka. I właśnie politycy, którzy nie przewidzieli kryzysów, a mówili o nim rzekomo już od kilkunastu lat, to byli słabi politycy. Putin się w tym czasie przygotowywał. Bo oni się przygotowywali. Energia i żywność to są rzeczy strategiczne, w których państwo powinno dbać o bezpieczeństwo i samowystarczalność jak największą. Polska miała i zasoby energetyczne, i kopalnie, i rolnictwo. Jedno i drugie. No tak, ale pan wie, dlaczego odchodziliśmy od kopalni przez długie lata i kwestia, czy w ogóle będziemy do nich odchodziliśmy, a dzisiaj zaczynamy bardzo mocno wracać, tylko chociażby związki górnicze zawodowe. Ja się z panią zgadzam w dalszej perspektywie. Problem polega tylko na tym, że dopóki nie mamy energetyki innej niż oparta na węglu de facto, jaki ma sens opieranie się na imporcie? I teraz brak tego rosyjskiego węgla powoduje, że musimy importować z Kolumbii, gdzie wydobywają węgiel dzieci. I to jest lepiej? Ale w Polsce węgiel też będzie ulany krwią górników, bo mówią, że są bardzo duże naciski na przyspieszenie wydobycia bez zachowania odpowiednich standardów. Wczoraj rozmawiałam ze związkowcem, który powiedział, że to nie może być okupione krwią górników i to oni sobie zdają z tego sprawę. Tylko, że jeszcze wrócę do tego, że my jako Agrounia, i tu się nie zgodzę, jeszcze raz to będę piętnował i pokazywał, mówiliśmy o konieczności utrzymania wysokiej skali produkcji żywności w naszym kraju. Dziś okazuje się, jak bardzo to jest ważne, zmniejszyliśmy produkcję mięsa kilka razy, produkcję warzyw kilka razy w ciągu ostatnich 15 lat. I to jest skandal. To w tym slangu politycznym, nowoczesnym, to można by było powiedzieć Trybunał Stanu dla tych, którzy do tego dopuścili. I faktycznie tak powinno być. Bo jest takie nieprzypadkowe powiedzenie, które mówi, że jeżeli chcesz opanować dany kraj, odbierz mu produkcję żywności i produkcję energii. I co stało się w Polsce? No właśnie to, ale myślę, o czym że każdy temu kryzys mówił, może być to, okazją do przyjęcia innych rozwiązań i innej polityki.
polityki. I teraz jest ta okazja. Trzeba będzie budować bezpieczeństwo zarówno energetyczne, jak i żywnościowe Polski w oparciu o własne siły. I myślę, że to, co się stało, bardzo wielu państwom otworzyło oczy. Ale chcę też mówić o tych państwach, które najbardziej są narażone już na śmierć głodową. My musimy jako świat rozwinięty zadbać o to, żeby w tamtych państwach produkowano żywność, żeby to nie byli lędzarze, którzy czekają na worki ze zbożem. Jak worki nie dojadą, to pomrą z głodu. Ja tylko mówię, że my, mając sekundkę, własne problemy związane właśnie z inflacją, że wtedy pewnie też, no nie wiem, czy na pierwszym planie jest myślenie właśnie o tych. Ale jeżeli tego nie zrobimy, to do bram Unii Europejskiej zapukają kolejne dziesiątki milionów ludzi uciekających przed śmiercią głodową. I wtedy co im powiemy? Nie jesteście uchodźcami politycznymi, wracajcie. Tak, nawet jeśli nas minie klęska głodu, to ci, którzy zostali zagłodzeni, czy próbuje się ich zagłodzić, tak dotrą do nas. Pani redaktor, o jakiej my możemy mówić dzisiaj inflacji, kiedy wiele produktów żywnościowych jest tańszych niż w tamtym roku? Chce pan powiedzieć, że żywność w Polsce wcale nie jest droga? Jest nakręcana spirala marżowo-cenowa w sklepach, które zbudowały monopoli. Mówiliśmy o tym od dłuższego czasu, że trzeba to wszystko mocno porozumieć. I rząd już zauważył, że trzeba zacząć kontrolować cenę takiego surowca jak węgiel, bo ludzie muszą ogrzewać swoje mieszkania i domy tam, gdzie się tym grzeją. To samo rząd musi zauważyć co do żywności. Proszę zauważyć, jak zmniejszono VAT, to podskoczyły ceny i żadne apele premiera Morawieckiego nie przemówiły do handlowców. Ale zadam pytanie, które może nie jest do końca popularne, bo a propos tej żywności za drogiej. Ktoś powiedział, że ona wcale nie jest droga, jeżeli nadal jedzenie ląduje na śmietniku. Ale to jest może raczej właśnie symbol tego rozwarstwienia, jakie jest w Polsce. Tylko, że symbol rozwarstwienia jest ogromny. Bo inni chodzą po tych śmietnikach i wybierają to jedzenie. Proszę zobaczyć, jakie są przyczyny też coraz droższej żywności i tego, że firmy, które będą przejmowały produkcję żywności, będą narzucały nam bardzo wysokie ceny. I chociażby 10-krotnie większy zysk grupy Azoty na sprzedaży nawozów w pierwszym kwartale 2022 roku w porównaniu do poprzedniego mówi o tym, kto zarabia na drogiej żywności. Chciałam jeszcze zapytać o te silosy ze zbożem, które Biden chce budować przy granicy z Ukrainą, także w Polsce. Czy to jest dobry pomysł? Minister Kowalczyk mówi, że tak. Musimy powiedzieć sobie jedną rzecz, jedną sprawę, że trzeba widzieć dobre strony i trzeba widzieć zagrożenia. I to, o czym my dzisiaj mówimy, to o tym, żeby chociażby zboże, które tańsze, będzie przywożone z Ukrainy, nie rozlało się po kraju, żeby nie było tej sytuacji, która jest dzisiaj. Czyli na światowych giełdach zboże, tona pszenicy kosztuje 1850 zł, a w Polsce nie chce już prawie nikt jej kupić za 1250, bo silo magazyny różnych firm są napchane ukraińskim zbożem, które zaniża naszą cenę. Okaże się, że za chwilę będzie mieć żniwa i polscy rolnicy, którzy kupili drogie nawozy, którzy mieli wysokie koszty produkcji, nie będą mieli gdzie tego zboża sprzedać, ani nawet gdzie wysypać. I to będzie skutkowało tym, że wielu z naszych farmerów, rolników nie będzie miało pieniędzy na uruchomienie nowej produkcji. I to będzie cel, który osiągnie Putin. I ja będę bardzo mocno naciskał na to, że to zboże, które będzie w tych silosach, obojętnie do kogo będą należały, ma trafić. Afryka Północna, Bliski Wschód, tak, żeby tam byli ludzie nakarmieni i żeby ono tam trafiło. A ja mam wrażenie, że Biden zauważył też to, co zaczęli robić Chińczycy, czyli zaczyna zabezpieczać się żywnościowo, żeby też położyć rękę na dużej części żywności. I to jest oczywiście... Ja chcę powiedzieć, że ta wojna to jest największy dramat, jaki sobie można wyobrazić. W ogóle nikt sobie nie wyobraża, że takiej zbrodni dojdzie. Ale to już nie są nagłówki gazet. Wszyscy zaczynają dostrzegać koszty sankcji, koszty tej blokady żywnościowej, koszty tej wojny dla Europejczyków. A jednocześnie te koszty obnażyły słabości całego systemu, w którym wydawało się, że wystarczy wolny handel i wszystko będzie rozwinięte. Nie. Musi być interwencja państwa, musi być silne państwo, które dba o bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe swoich obywateli. Ale też musi być handel. I poszczególne stolice to już wiedzą. Musimy wiedzieć, pani redaktor, że musi być handel, który ma zasady ustalone przez państwo, przez nasz rząd i to muszą być twarde zasady. Ta rozmowa jest dowodem na to, że zmienia się, że buduje się od nowa porządek świata, tak? Przynajmniej tej części wraca, na pewno. W ogóle wraca myślenie o porządku. Zmienić sposób myślenia. Piotr Ikonowicz, Michał Kołodziejczak, bardzo dziękuję.